Choć takie same, tak samo mnie cieszą ciągle widoki słońca nad ranem same chcemy do gleby dojebać, jak tylko może laje wstaje. Robię to po to, że zobaczył, że wstaje zawsze po każdym razie chociaż i miałem wpływu na wszystko wiary wygląda to tak, jak chciały. Dzień dobry Państwo. Dzisiaj spotykam się z Łukaszem Jemiłowskim z Warszawy. Witam Cię Łukasz. Dzień dobry. I po dwóch minutach rozmowy z Łukaszem zastanawiam się nad jednym pytaniem. Łukasz, czy to Ty zwariowałeś, czy świat zwariował? Hmm. Myślę, że świat jest zwariowany od samego początku tak naprawdę. Powiedz mi kim Ty jesteś i opowiedz mi swoją historię, taką swo swoją, swoją drogę życia. Znaczy, no, jestem raperem, e, aczkolwiek e, z biegiem czasu, tak jak kiedyś to było dla mnie wszystko, to powiedzenie tego, z biegiem czasu e, bardziej się utożsamiam jako ojciec, jako wolałbym, uciekam od takich nazewnictw, e, jestem po prostu zwykłym, zwykłym gościem tak naprawdę, mhm. który obserwuje to, co się dzieje dookoła, analizuje i przez pewien czas w swoim życiu sukces mój jakieś takie pasmo sukcesów przyćmiło mi właśnie takie analityczne spojrzenie na świat strasznie straciłem właśnie takie rozeznanie ponieważ sam sobie zamydliłem oczy spełnianiem marzeń które sam sobie kiedyś jakoś ustawiłem za swój cel i Będąc dzieckiem, miałem wiele marzeń a propos muzyki, kariery muzycznej, nagrywania po prostu muzyki i życia z tego, i w pewnym momencie to, co osiągnąłem, przerosło te marzenia wielokrotnie. I tak się tym zadławiłem, sam siebie tym zaskoczyłem, że w ogóle zapomniałem tak naprawdę o wszystkim, co mnie otacza dookoła. Strasznie prowadziłem hedonistyczne życie, i uważałem, że. To jest wszystko, że tak naprawdę mogę teraz tylko siedzieć, spocząć na laurach i tylko, tylko patrzeć sobie w lustro i mówić, jak jest super. I w momencie, kiedy dowiedziałem się, że będę miał syna, to. Stwierdziłem, że muszę się jakby uspokoić na chwilę. Muszę sobie znowu parę rzeczy przemyśleć, ponieważ zacznie mi zadawać pytania za parę lat e, jakieś, a propos świata, który go otacza, otoczenia życia, jakichś schematów, działań, i że będę musiał mu na nie odpowiedzieć. Więc stwierdziłem, że muszę się trochę cofnąć, jakby e, i sobie wtedy myślałem, że muszę sobie przypomnieć pewne rzeczy, bo ponieważ od zawsze jakby wątpiłem w niektóre sprawy, jakieś takie dogmaty. Aczkolwiek na bardzo płytkim poziomie, i stwierdziłem, że po prostu muszę sobie parę rzeczy przypomnieć, żeby móc na te pytania mu odpowiadać. I w momencie, gdy jakby troszeczkę się wycofałem, ponieważ, wiadomo, ciążam, wtedy też miałem ślub, jakiś remont mieszkania, przygotowania i tak dalej, więc trochę wycofałem się z kariery muzycznej i więcej czasu poświęciłem na poznanie siebie, świata, po przypominaniu sobie różnych rzeczy, i wtedy jakby ostatni raz, kiedy to robiłem, miałem lat 18. Potem, jak właśnie dowiedziałem się o tym, że będę go miał, miałem 26 lat i wróciłem do tych samych tematów, tylko 8 lat starszy, z trochę większą wiedzą, z jakąś inną perspektywą. To powoli zacząłem sobie uświadamiać, że tak naprawdę te 8 lat moich sukcesów muzycznych i kariery. Tak naprawdę nic mi nie dało, oprócz tego, że mogłem sobie je postawić na półce. Dobrze, ale powiedz, jak wyglądała ta twoja, ta twoja kariera? Jak wyglądały te twoje sukcesy muzyczne? Jak wyglądał tamten świat? Znaczy, jak wyglądała kariera? To było mniej więcej tak, że e, obierałem sobie jakieś cele, miałem jakieś swoich idoli e, i po prostu po jakimś czasie pracy. Budziłem się w miejscu, gdzie po prostu to już było odhaczone. Eee, miałem wiele takich niesamowitych spotów, wydarzeń, że na przykład słuchałem bardzo mocno muzyki danej osoby. Szedłem do losowego studia znalezionego w internecie nagraniowego, aby nagrać muzykę, i ta osoba tam siedziała. Eee, gdy zaczynałem nagrywać eee, swoją muzykę to nagle on słuchając, siedząc z boku, słuchając mówi, a czy to nie jesteś ty, Tom? Bo taki mam pseudonim muzyczny. Czy to nie jesteś ty, Tom? Ja mówię, to ty mnie, kojarzysz, moją muzykę? No coś słyszałem w internecie i tak dalej. I nagle się okazywało, że w momencie, kiedy ja siedziałem tam jako jego fan i nawet bałem się do niego podejść i odezwać, to on już znał moją muzykę, bo coś tam puszczałem do internetu i i się okazywało, że on tak samo jest w jakimś stopniu moim fanem. Miałem wiele takich niesamowitych splotów. Wiele osób, o które ja oglądałem w internecie, słuchałem ich muzyki, odezwały się do mnie same, na przykład z prośbą o współpracę. Ulubiona moja wytw wytwórnia muzyczna w tamtym czasie i firma odzieżowa odezwała się do mnie, żeby wydać moją płytę, zaproponowali mi kontrakt. Ulubiona marka odzieżowa moja, której sam kupowałem ubrania, zaproponowała mi sponsoring, sami się też do mnie odezwali. Miałem wiele te, tego typu rzeczy i to nad wyraz przekroczyło moje marzenia. I po prostu w, na początku w to nie wierzyłem, mhm. dlaczego tak się w ogóle dzieje i tak dalej. Potem w to uwierzyłem bardzo mocno i przechodziło to w wodę sodową po prostu, w osiągnięcie na laurach. Naprawdę w pewnym momencie bardzo uderzyła mi woda sodowa, bo z czasem. Na czym to polegało to uderzenie? Jak to wyglądało? No, naprawdę czułem się lepszy od innych. Mhm. Bardzo powoli to następowało, aczkolwiek kolejne sukcesy, kolejne rzeczy, kolejne pieniądze, jakby tylko mnie utwierdzały w tym przekonaniu. I naprawdę czułem się, jakby, że wszystko, co sobie nie zaplanuję, to jest tylko kwestią tego, czy wykonam pracę. E, bardzo mocno wierzyłem w swój talent, właśnie w swoje możliwości. E, czułem się lepszy, mądrzejszy od innych. E, zacząłem być bardzo arogancki e, i podchodziłem do ludzi od razu, z, jakby na starcie, ze, z negatywnego podejścia. E, że... Jakby wszyscy ode mnie czegoś chcą, że interesownie jest się ze mną spotykać, i tak dalej, i tak dalej. Otoczyłem się trochę swoim gronem, takim, zamknąłem się takiej kości słoniowej, wieży z kości słoniowej i uważałem, że, że jest super po prostu, że już, nic więcej, że już tak będzie, nic nie jest więcej potrzebne. Po prostu cały czas już tak sobie będzie żył i to będzie super. I w pewnym momencie. Właśnie zacząłem się zastanawiać, czy ja tak naprawdę spełniam swoje marzenia, czy ja tak naprawdę jestem szczęśliwy, czy ja spełniam oczekiwania ludzi wobec mnie i jakby jakiś wizerunek, jakiś model, który, do którego chcę się dopasować, który jakby wpłynął na mnie w latach wcześniejszych, wyobraziłem sobie jakąś postać jakby sukcesu, i stałem się być jakąś tą postacią, wykreowaną przez świat jakby zewnętrzny, ale stwierdziłem, że ja tak naprawdę sam ze sobą nie jestem szczęśliwy i że mimo, że wszyscy mi mówią, że mi zazdroszczą, wszyscy mi mówią, że ale masz super i tak dalej, to ja tak naprawdę udawałem, że jestem szczęśliwy. To, to było zadowalanie innych i innych oczekiwań, innych osób, a nie swoich tak naprawdę, chociaż dałem so sam sobie wmówiłem, czy dałem sobie wmówić, sam nie wiem, że to są moje oczekiwania i że to jest moja wizja szczęścia, chociaż wcale nie była, ale 8 lat Mniej więcej tkwiłem w tym, i dopiero gdy poczułem taką prawdziwą, bezwarunkową miłość do dziecka, kiedy wycofałem się na chwilę z tego, bo musiałem, i zająłem się właśnie znowu poznawaniem siebie e, świata i dowiadywania się paru rzeczy, i poświęciłem czas wreszcie na czytanie, na naukę, właśnie na obejrzenie jakichś rozmów z ciekawymi osobami. To z tylko, że z zupełnie innej perspektywy niż wcześniej, nie z perspektywy chłopaka, który nic nie ma, który chce osiągnąć coś, a nic jeszcze nie osiągnął i tak naprawdę jest nikim, tylko już z perspektywy trochę dojrzalszej osoby, która już jakby pewne cele ma odhaczone, to nagle stwierdziłem, że idę w złą stronę po prostu. Tak to wyglądało. Mniej więcej. No dobrze, ale to z, tego, z tej Twojej opowieści wynika, że jesteś wyśmienitym kreatorem swojej rzeczywistości, czyli zaplanowałeś sobie jakąś tam rzeczywistość na tamten okres, tak? Mm -hmm. I, I ją wykreowałeś i ją masz moc twórczą, sprawczą, tak? Mniej więcej tak. Tyle, że to nie była moja wizja. To była wizja, która... to było... Ja spełniałem oczekiwania ludzi. Zawsze od... Ja pochodzę z bardzo biednej rodziny. Ja wychowywałem się sam z mamą eee, i... Zawsze chciałem być doceniony, chciałem być lubiany. Nie miałem tego z automatu jako dziecko i to było. Zauważyłem, że właśnie te sukcesy to tak naprawdę było zakrywanie swoich kompleksów. Te sukcesy nie były dla samych sukcesów, tylko to było właśnie chęć bycia lubianym, chęć bycia zaakceptowanym. To były wszystkie moje kompleksy, które tak naprawdę wyparłem ze swojej głowy i uważałem, że to są właśnie tylko i wyłącznie te marzenia. A tak naprawdę te marzenia to był sposób na zakrycie tych swoich kompleksów. Te, dlatego tak bardzo dążyłem do pieniędzy, ponieważ nigdy ich nie miałem. Zawsze się wstydziłem, że chodzę w jednych butach, że nie wiem, mam dziurawą kurtkę, że nie mogę kolegów do domu zaprosić, bo mieliśmy mieszkanie w tragicznym stanie e, wiele takich rzeczy. E, tylko, że te prawdziwe powody sam sobie wyparłem z głowy i pozastępowałem je różnymi właśnie marzeniami. I jak spełniałem te marzenia, to skupiłem się tylko na tym, a właśnie parę lat temu zacząłem robić tak, jakby sam ze sobą, takie sesje terapeutyczne, wracać sobie do przeszłości, jakieś sytuacje poszczególne na nowo rozkładać. I doszedłem do tego, że miałem tyle wspomnień wypartych, tyle rzeczy w ogóle, jakby, jakby się w ogóle nie wydarzyły. A jak wróciłem do tego, spojrzałem na nie trochę z innej perspektywy, to stwierdziłem, że to była taka masa kompleksów które jakoś tak w sobie zdusiłem i to wszystko, co ja robiłem, to było zakrywanie tych kompleksów, ale to to było, te kompleksy wynikały właśnie z jakby jakiejś mojej sytuacji, a nie z tego, kim ja jestem. Jakby nie miałem wpływu na pewne rzeczy, w jakiej rodzinie się urodzę, jaka była sytuacja materialna, to też nie jest takie super ważne to w ocenieniu kogoś, jakim jest człowiekiem, albo w samopoczuciu swoim własnym. I... I właśnie to było zakrywanie kompleksów, i w pewnym momencie stwierdziłem, że to ja tak naprawdę z tych kompleksów się nie wyleczyłem. Ja tylko przykryłem pewnymi rzeczami, zrobiłem sobie jakąś zasłonę przed ludźmi, oszukałem tych ludzi w pewnym sensie, bo stworzyłem swoją pewność siebie nie na pracy nad sobą, tylko na otoczeniu się jakimiś materialnymi przedmiotami, pieniędzmi, sukcesami, którymi mogłem sobie wystawić fajne CV. Ale to tak naprawdę te sukcesy, e, boże, te kompleksy ciągle we mnie tkwiły. Potrzebowałem ciągle tych kolejnych sukcesów, żeby sobie stanąć przed lustrem i powiedzieć, jest okej. Okay. Ale nie było okej, okay, bo te kompleksy ciągle we mnie trwały. No dobrze, słuchaj, no ale przyszedł czas, gdzie doszedłeś do wniosku, że no, nie tędy droga, tak? Nie, nie, tak. Nie tak? nie tak się żyje. Tak, dokładnie. Ale wracając te 8 lat wcześniej. Zwróć uwagę, że nie byłbyś teraz tą osobą, którą jesteś, tak, tak. gdybyś też tej drogi nie przeszedł. No tak, to, to jest oczywiste. Nie byłbym na pewno tą osobą, nie doszedłbym do takich myśli, może chodziłbym do pracy na dwa etaty i nie miałbym nawet czasu, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, oczywiście, jestem tego świadomy. Uważam, że jakby wszystko w życiu się dzieje po coś. Nawet największe porażki, miałem tych porażek oczywiście też sporo, to nie jest tak, że to była droga usłana różami. Miałem tak samo wielkie sukcesy, jak i wielkie porażki i uważam, że wszystko jakby w życiu ma sens, wszystko jest po coś. Z największej porażki można wyciągnąć największe lekcje i jakby no nie mam większej odpowiedzi na to, po prostu wszystko jest po coś i wszystko się musiało wydarzyć. Żebym teraz siedział tu i mówił to, co mówię. Mhm. Dlatego, gdybym mógł cofnąć czas i coś zmienić, to absolutnie bym tego nie zrobił. Nawet jeżeli chodzi o jakieś moje największe wtopy, wszystko, wszystko. Nie, no, ludzie mają prawo popełniać błędy, oczywiście, że tak. Nawet co? muszą. Nawet muszą popełniać nawet błędy. Muszą. Tylko muszą być odpowiedzialni oczywiście za te błędy. Tak, też, tak, tak, jasne. I wyciągać z nich po prostu lekcje dla siebie. Także, jeżeli nawet miałbym możliwość cofnięcia czasu, absolutnie bym tego nie zrobił. Uważam, że to wszystko było potrzebne. I uważam, że teraz dopiero wszedłem na dobrą drogę i musiałem iść przez jakiś czas, tą złą czy niewłaściwą, żeby teraz wejść na tą dobrą. A jak ty byś ocenił, właśnie to środowisko, w którym się wówczas znajdowałeś, ten cały wiesz, show biznes? Z jednej strony jest to bardzo hedonistyczne środowisko, bardzo egoistyczne ze względu znaczy z punktu widzenia każdej jednostki, każdy gra pod siebie. A tak naprawdę, właśnie wiele z tych sukcesów, zachowań, takiej nadmiernej pewności siebie, gwiazdorzenia i tych wielu rzeczy jest właśnie spowodowane wieloma, wieloma kompleksami, tak jak ja miałem dokładnie, ponieważ to jednak są ludzie wrażliwi, bardzo, tak samo jak ja. To są ludzie, którzy potrafią na coś spojrzeć. Zatrzymać się, zastanowić, przemyśleć, poczuć jakąś emocję, wyleć z siebie emocje. I to tak naprawdę są ludzie wrażliwi, ale mówię też o sobie w tym przypadku, nie, że kogoś oceniam z góry, jestem dokładnie taki sam. To są ludzie wrażliwi, którzy boją się pokazać tej wrażliwości, mówić o niej, ale jednak ją w sobie mają, więc przykrywają ją wieloma maskami, przedmiotami i tak dalej. I tak naprawdę tworzą finalnie obraz siebie jakiś. Taki karykaturalny, ponieważ boją się powiedzieć naprawdę, jak to wygląda. To jest tak wewnętrznie, a zewnętrznie jest to bardzo hedonistyczne środowisko, gdzie każdy tak naprawdę boi się o to, co sobie już ugrał o tą swoją małą wysepkę i nic nie zrobi, nie zaryzykuje absolutnie niczym, żeby stracić chociaż jej kawałek. Eee, właśnie też ze względu na te kompleksy, bo mimo że wydaje się pewną siebie osobą, to tak naprawdę w środku nią nie jest i gdy tylko pojawia się jakaś sytuacja ryzyka, jakieś wyzwanie czy cokolwiek w tym stylu, to przy, wolą przemilczeć temat, wycofać się eee, i właśnie to Przejawia taki dysonans, że z jednej strony jest to pewny siebie człowiek z, suk z sukcesami, z popularnością, gwiazda i tak dalej, a z drugiej strony, jak jest jakaś sytuacja, właśnie gdzie występuje jakieś chociaż minimalne ryzyko, to się wycofują, unoszą się bardzo często, e, właśnie jest ta cała taka otoczka tej gwiazdy, taki mur stawiany, właśnie po to, żeby tam nie wejść dalej, bo gdyby ktoś tam wszedł dalej, to by się dowiedział, jak jest naprawdę. Dlatego tak to wygląda. Parę no, słowach. Ale czy takie przybieranie maski nie prowadzi do różnego rodzaju nie wiem frustracji do do samotności Jasne jest... oczy oczywiście dlatego jakby z biegiem czasu wiele gwiazd jakby coraz bardziej właśnie sfrustrowanych. Różne kariery kończą się nawet w bardzo tragiczny sposób. Ludzie zamykają się właśnie w tej takiej swojej wieży z kości słoniowej, przybierają właśnie różne maski, mają ich na przykład kilka wymiennych na różne sytuacje, tak, uśmiech numer 5 i tego typu rzeczy. I tak naprawdę nie są. Tak naprawdę, właśnie ciągle to wszystko rekompensują sobie tymi pieniędzmi, tymi sukcesami, tym swoim fajnym CV. I właśnie ja w pewnym momencie doskonale to zobaczyłem i stwierdziłem, że ja na pewno nie mam zamiaru tak dłużej funkcjonować. I tak, według mnie, mo moją oceną, 90% ludzi w branży funkcjonuje. Że po prostu cały czas te swoje frustracje, te swoje kompleksy przykrywane od dawna i tak dalej, przykrywają po prostu tym wszystkim, co im się udało ugrać, bo tak naprawdę w środku to są mili i wrażliwi ludzie, którzy obserwują świat, którzy są jakby czuli na dobro, na zło, e, to ich dotyka, e, jakby trawią to. Potem wylewają to na kartkę, potem przed mikrofonem w muzyce i to są tak naprawdę czuli ludzie, tylko że świat jest tak skonstruowany, że w męskim środowisku, gdzie każdy chce każdego wygryźć, każdy walczy o pozycję, nikt nie może stanąć i powiedzieć, że jestem czuły, jestem wrażliwy, coś mnie dotyka, jakiś problem mnie dotyka, coś mnie nie wiem, wzruszyło, coś mnie zasmuciło. Że się popłakałem, jak o czymś się dowiedziałem. Nikt nie może sobie na to pozwolić, bo jest to środowisko teoretycznie samców alfa, tylko mhm. że tak naprawdę tam nikt nie jest samcem alfa. Wszyscy są samcami beta, którzy walczą o to, żeby jeden z nich został samcem alfa. I tak to wygląda po prostu. Każdy boi się przekroczyć tą barierę i powiedzieć, że tak naprawdę to, to wszystko, to te to właśnie moje kompleksy i chęć pozbycia się ich doprowadziła mnie tu, gdzie jestem. Tylko każdy mówi od zawsze. Byłem y, liderem, od zawsze walczyłem. Jestem Pitbullem, wszystkich zagryzłem jestem tu, gdzie jestem. Tylko, że to tak nie wygląda. To jest chęć jakby zakrycia swoich wad, o których się ma świadomość. Richie and the Beast. Tak ja poglądałem ja kiedy chciał Ci w nawet mi nie może że od darby się odziłku z te z góra sklepy też byś to później miał Nawet zmieniając te sklepy czasowe, ty też byś to później. miał że ja znam kilka osób, powiedzmy, z takiego środowiska i z tego co, co widzę, to faktycznie to są bardzo fajne osoby, tylko że te swoje problemy próbują przykryć albo alkoholem, albo narkotykami. To, to, to też, oczywiście. Tak. Albo już nie daj Boże, jak, jak, jak udają się do psychiatry i im tam, wiesz, podrzucić jakieś benzodiazopiny, lechy, leki psychotropowe, które, z których się już naprawdę nie wychodzi. Tak, no, tak, tak, jasne. I, I to jest ogromny problem, a nie potrafię z mojego punktu widzenia zrozumieć, dlaczego te osoby ukrywają swoje prawdziwe ja. Właśnie dlatego, ponieważ jest to jest to wielka gra, tak naprawdę o wielkie pieniądze, wielką popularność, gdzie nie można pokazywać swoich słabości. Jest to rozgrywka, gdzie każdy chce każdego wygryć, każdy chce każdego zjeść, bo stawka jest duża, to jest z jednej strony, a z drugiej strony, to jak ktoś przedstawia siebie, chce siebie przedstawić w momencie, kiedy nie ma jeszcze nic i walczy o to, to w momencie, kiedy to już osiągnie. To wtedy zaczyna wychodzić to prawdziwe ja z niego. Bo w momencie, kiedy człowiek nie ma nic, to się zastanawia, co ja muszę zrobić, żeby to zdobyć. Mhm. A nie ma takiej pewności siebie na zasadzie, ja jestem taki, robię tak, koniec. Tylko chce się podpasować, chce to zdobyć, chce się jakoś do tej rozgrywki. Po prostu przypasować jak puzzle do układania. Widzi układankę, widzi dla siebie miejsce jak puzzle i chce być tym pasującym puzzlem. Ale w momencie, kiedy już te rzeczy osiągnie, to zaczyna wychodzić z człowieka jego prawdziwe ja. I w tym momencie zaczyna widzieć, że na przykład tutaj no, musiałem zboczyć, żeby się dopasować do jakiejś tam publiki, w jakąś niszę, żeby wejść. Ale to tak naprawdę nie jestem ja i to wszystko zaczyna wychodzić. Ale wtedy już nie jest tak łatwo się wycofać, ponieważ. Taka osoba ma świadomość, tak jak ja miałem zresztą, że zdobyła ludzi czymś. I teraz, kiedy się okaże, że to nie do końca jest dokładnie to, to boi się z tego wycofać, więc dobry nie, jeszcze bardziej. I właśnie, ja mówiłem tylko o przykrywaniu swoich kompleksów sukcesami, ale oczywiście też alkoholu, żywki i tak dalej. Zaczyna się po prostu brnięcie w, brnięcie w to, potem się przestaje o tym myśleć. Myśli się właśnie tylko o tych statuetkach, figurkach, jakichś liczbach, które się zdobyło, statystykach. I ten problem ciągle narasta, bo tego nie można zdusić. Nie można zdusić samego siebie w samym sobie, nie jest to możliwe. Dlatego z czasem jest tylko i się coraz gorzej. Dlatego ja się bardzo cieszę, że w momencie tak naprawdę, kiedy zaczynało być źle, chociaż no można powiedzieć, że było już źle, ale w, z perspektywy nie wiadomo ile lat by to jeszcze trwało, to na pewno by się to tylko pogarszało, więc stwierdziłem, że ja na pewno nie mam zamiaru e, się w to dalej bawić. E, oczywiście byłem dokładnie taki sam i tak naprawdę ta bezwarunkowa miłość do syna, mm, kiedy pojawiły się jakieś pierwsze wzruszenia, pierwsze jakieś przytulania, takie momenty, że leżymy z żoną i z synem, jest po prostu rodzinna atmosfera, czysta miłość, czyste dobro tak naprawdę. też musiałem się do tych momentów przełamywać na początku, bo też się wstydziłem na przykład wzruszyć przy żonie przykładowo, ale te momenty doprowadziły mnie do tego, że stwierdziłem, że czego ja mam się wstydzić? Jestem człowiekiem, tak czuję, więc tak ma być i Właśnie w ten sposób ta, to był taki impuls do tej mojej zmiany, żeby tak naprawdę stwierdzić, że zdejmuję te maski. Eee, ja na przykład nie potrafiłem przez wiele czasu powiedzieć, że czegoś nie umiem. Eee, teraz na przykład wolę otwarcie od razu powiedzieć, że czegoś nie umiem, żeby ktoś nie miał ode mnie oczekiwań, że będę to potrafił. Eee, kiedyś absolutnie bym nie potrafił się do tego przyznać, bo miałem tyle kompleksów, które sam przykrywałem, że ja się bałem, że te kompleksy wyjdą. A co dopiero, żeby jeszcze sobie dokładać jakieś tam wady, czy jakieś tego typu rzeczy się z nich wystrzelać, że tak powiem. Mhm. E, także, no mniej więcej tak to u mnie wyglądało. E, po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że e, najlepiej się będę czuł nie wtedy, kiedy zbuduję sobie najlepszą maskę, jaką potrafię, tylko wtedy, kiedy właśnie wszystkie zdejmę i będę totalnie sobą wyzbędę się całkowicie myślenia, nie, może nazywania siebie i określania tym, jak ktoś mnie widzi. Tylko chcę widzieć siebie takiego, jakim jestem, przedstawiać siebie takiego, jakim jestem. To do mnie sprowadzi ludzi, którzy będą mnie widzieć dokładnie takim, jakim jestem i takiego mnie akceptować, a nie ludzi, którzy widzą moją maskę, ta maska im się podoba, więc oczekują ode mnie tego, co ta maska według nich by im dała i... Ja wtedy chcę spełnić jakieś wyimaginowane oczekiwania ludzi wobec mnie, które tak naprawdę nie jestem w stanie tego zrobić. Jestem w stanie go udać, że, że tak jest. I tak naprawdę to, to wprowadzi do, do niczego dobrego z każdej jakby perspektywy. No dobrze, ale te twoje przemyślenia i, i jakby zmiana Twojego statusu podejścia do, do, mhm. do rzeczywistości. Czy one, jak, jaki one miały wpływ na Twoją karierę muzyczną? Na moją karierę? No... Yy, ta, czy, ta, zmiana, yy, ta zmiana spowodowała pewne decyzje i te decyzje miały wpływ. Bo jakby sama zmiana nie, ponieważ yy, tego typu przekaz przebijał się yy, w mojej muzyce yy, jakby zawsze, tylko oczywiście w mniejszym stopniu na płytszym jakby poziomie. E, miałem jakby przeróżnych fanów z różnych środowisk e, ale gdy ta zmiana we mnie zaszła, zacząłem widzieć osoby, które takie z najbliższego mojego otaczenia z branży jakby, z którymi współpracowałem zacząłem widzieć, że po prostu to nie są moi przyjaciele tylko to są osoby interesowne e, zacząłem różne sytuacje, które się działy jakby w głowie sobie przetrawiłem je na zupełnie inny sposób zobaczyłem je trochę inaczej i tak właściwie narastało to we mnie tak Mniej więcej rok czasu, bo bałem się po prostu podjąć, jakby takich kroków, z których nie będzie odwrotu potem. Ale po jakimś roku czasu zastanawiania się też z żoną, mieliśmy właśnie małe dziecko, tak? Także też nie mogłem sobie po prostu przyknąć palcem, i okej, okay, robię tak czy robię tak, bo jakby musiałem myśleć o nim, żeby nie, wiem, nie stracić mieszkania i tak dalej. No ale po roku jakby zastanawiania się stwierdziłem w jednym, jednego dnia, że zrywam kontrakt z wytwórnią, jedną, drugą. Wycofuję się z takiego życia na social mediach y, 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 i tak dalej, i stwierdziłem, że po prostu y, muszę znaleźć drogę, żeby być sobą, bo po prostu dalej tak nie potrafię. I y, y, strasznie y, ograniczyłem swoje zarobki, wielce, wielce, ale y, jakby też przestałem potrzebować. Takich zarobków, jakich potrzebowałem wcześniej, ponieważ potrzebowałem dużych zarobków tylko i wyłącznie po to, żeby czuć się dobrze, tak naprawdę. To nie było mi niezbędne do życia. E, te, wszystkie rzeczy przykrywały właśnie te moje kompleksy. Musiałem być ubrany za 10 tysięcy zł, żeby czuć się po prostu dobrze, jak jestem na mieście. Przykładowo. Nie byłem tak ubrany, bo tak potrzebowałem, czy coś takiego, tylko potrzebowałem to, żeby czuć się dobrze, tylko oczywiście nigdy sobie tego nie mogłem powiedzieć i przyznać przed całym sobą. Eee, więc w momencie, kiedy ta zmiana zaczęła we mnie zachodzić, to po prostu nagle się zorientowałem, że ja nie potrzebuję tyle czasu poświęcać na pracę, nie potrzebuję robić pewnych rzeczy, które robiłem, nie potrzebuję zarabiać tyle pieniędzy, żeby się czuć dobrze. Zacząłem się wreszcie czuć dobrze z całym sobą, ze swoją rodziną. Eee, i to szczęście zaczął przynosić mi czas po prostu spędzany w domu z dzieckiem, zbudowanie relacji z żoną, ponieważ nasza relacja też wpływa na to, na naszego syna, bo on widzi naszą relację i to na niego oddziałuje, wiadomo. I jakby no moje zarobki się zmniejszyły, nie wiem, o 80%, ale te 80% ja wcześniej, które straciłem, wydawałem na totalne rzeczy mi niepotrzebne. Na po prostu. Na maski, tak naprawdę, na narkotyki, na alkohol. E, trzy dni potrafiło mnie w tygodniu w domu nie być. E, miałem koncerty i tak dalej, ale to nie wyglądało tak, że jechałem na koncert, grałem koncert i wracałem do domu, tylko to, to była cała doba, czy półtorej, gdzie na koncert jechałem już w samochodzie, w trasie, pijąc. E, potem impreza po koncercie i tak dalej. E, moja żona też myślała, że to tak jest, bo zawsze tak było. Do domu przywoziłem pieniądze, także tak naprawdę ona myślała, że nie może mieć prawa mi nic powiedzieć. Ja czułem się też OK, bo przywiozłem pieniądze i to dużo więcej niż inni. Jest wszystko w porządku, tak to jest. Ja tak się wychowałem, jakby to zawsze tak było, taka jest cała branża. Ona tak to poznała, więc też uważała, że jest OK. A po prostu w pewnym czasie po pewnym czasie sobie stwierdziłem, że ja 80% w ogóle swojej energii, czasu, pieniędzy, wszystkiego to idzie w gwizdek. To idzie wszystko na te maski, których ja totalnie nie potrzebuję, jeżeli po prostu przyznam się przed samym sobą dokładnie, jak ja jestem. To dobra, uchacz, słuchaj, bo ja jestem już starszy człowiek, także już, w, w, że tak powiem, w latach mojej młodości to było, było takie powiedzenie, że piosenki to się śpiewa albo o wolności, albo o miłości. Innych piosenek nie było. Mhm. O czym teraz są piosenki? O czym teraz są znaki O miłości w dużej mierze. E, ale teraz o wygrywaniu życia. Teraz e, o, w, duża, w dużej mierze o miłości, tak około. E, I o wygrywaniu życia. O tym, że jest super, bo mam drogie ubrania. O tym, że jest super, bo mam drogi alkohol. O tym, że jest super, bo mam fajny samochód. Właśnie to jest ten dokładnie stan, który ja miałem. Czyli siedzenie przed lustrem i Pokazywanie samemu sobie swojego CV i tego, co się osiągnęło i jest super. I dzieciaki patrzą się w to i chcą być takie same. I takie są teraz, jakby promowane i gloryfikowane właśnie rzeczy, czyli zdobyć jak najwięcej pieniędzy, ale nie nawet w sensie, żeby je zainwestować, żeby sobie zapewnić przyszłość i tak dalej, tylko obkupić się w drogie ubrania, kupić się w samochód, wyglądać ładnie, mieć duże liczby w social mediach, być, mieć fajny wizerunek. O. O wizerunku. Tylko, że to jest wizerunek. A jakieś, nie wiem, jakieś, jakieś głębsze refleksje, duchowość, nasza dusza, nasza droga życia, co my tutaj robimy? Czy takie... Bardzo mało jest takiego przekazu, bardzo mało. Jeżeli już jest tego typu przekaz, to jest o zabarwieniu religijnym, na przykład chrześcijański, rap, jest istnieje taki. Eee, tylko, no właśnie, to jest bardzo zbudowane na dogmatach religijnych, hasełkach mhm. i tak dalej. A takiej naprawdę świadomej muzyki, gdzie ktoś analizuje rzeczywistość, jakąś duchowość i tak dalej, jest naprawdę bardzo mało i jest przez taką skromną niszę ta muzyka doceniana i słuchana. Istnieje coś takiego. Sam mam wiele takich kawałków i znam wielu takich artystów, ale no jest to skromna nisza. Jest też przez branżę totalnie niezauważana, ponieważ dla branży jest to tak naprawdę wróg, ponieważ tam nikt nie będzie promował ubrań do kupienia, tam nikt nie będzie gloryfikował jakby wydawania pieniędzy przez fanów, bo dla branży muzycznej przekaz zaoszczędzaj swoje pieniądze. To, to jest upadek, bo gdy wszyscy zaczęli oszczędzać swoje pieniądze, a nie wydawać je na głupoty, to przecież branża muzyczna by upadła, bo jest tak naprawdę głupotą 80-90% muzyki. Także e, gloryfikowanie tego stylu życia, wydawania pieniędzy na drogie rzeczy, jest tak naprawdę tworzeniem sobie fanów, klientów. Bo wiadomo, że to się skupi na tej branży muzycznej, bo kup płytę, kup ubranie, kup tam opaskę, kup to, kup tamto. Jak wydamy edycję kolekcjonerską, nakład limitowany 5000 płyt po 100 ileś złoty, to ty to kup. Bo to jest przyzwyczajanie po prostu do słuchaczy, do wydawania dużych pieniędzy na mało wartościowe rzeczy. Po prostu. Dlatego, jeżeli ktoś ma. Przekaz taki, że pieniądze nie są ważne, to co masz, to sobie odłóż, zainwestuj, zarób, nie wydawaj na głupoty, nie musisz mieć drogich ubrań, żeby czuć się dobrze, i tak dalej. To absolutnie nikt z branży nie będzie tym zainteresowany, bo to jest odwrotny przekaz, niż oni potrzebują, żeby zdobywać pieniądze po prostu. Powiem Ci, że chodzi taka opinia w mediach takich, tych alternatywnych, że w zasadzie. Ta muzyka, która powstawała w latach 80., -tych, 90., -tych, znaczy 80., nie, ale w 90. I, i, i później, czyli, czyli tam hip-hop, rap, że to, jest, to są specjalnie wykreowane nurty po to, żeby właśnie zniewolić człowieka. Dokładnie. Jest taka sytuacja, że trzy największe wytwórnie, czyli Warner, Sony i Universal, w latach chyba 94 to był rok, wtedy w Stanach chodziły więzienia prywatne i te trzy wytwórnie. Nie wiem, jak to nazwać, za jakimś porozumieniem, jakąś umową między sobą zaczęły bardzo dużo pieniędzy inwestować w te więzienia prywatne, i stwierdzili w pewnym momencie, że muszą zrobić taką muzykę, żeby ci odbiorcy zaczęli do tych więzień trafiać. Na tym to polegało rząd Stanów, jakieś, jakieś dotacje, nie wiem, jakieś pieniądze były za po prostu. Na każdego więźnia w tym więzieniu prywatnym no i po prostu stwierdzili, że muszą zacząć promować taką muzykę, żeby odbiorcy zaczęli do tych więzień trafiać. I dlatego w w tamtym okresie wszyscy, którzy mieli jakikolwiek głębszy przekaz, zostali niektórzy nawet zabici, tak jak Tupac e, i tak dalej, e, a wielu z nich po prostu zostało wykluczonych z rynku. Nagle po prostu przestały się media nimi interesować i tak dalej, a zaczęły być promowane właśnie przedmiotowo traktowane kobiety, drogie samochody, biżuteria, narkotyki, bądź dealerem, e, strzelaj, e, piosenki typu e, Cap Killer, czyli zabójca policjantów i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I łączy się też to oczywiście z jakby próbą stłamszenia czarnej rasy w Stanach. I wszystko, co jest w Europie, to jest po prostu to, co Europejczycy napatrzyli się. Jeżeli chodzi o muzykę rap, tak i hip hop, i całą kulturę, to jest to, co się napatrzyli, co jest tam. A tam było tak. I po prostu my, patrząc na tamto, inspirując się tym. Zaczerpnęliśmy to do siebie. Oczywiście u nas nie ma jakiejś zmowy wytwórni, nie ma więzień prywatnych itd., ale przekaz, który był tam, trafiał do nas i ludzie starali się po prostu naśladować to, co widzą tam. Dlatego takie wzorce, a nie inne są wykreowane. I tak to wygląda. Na przykład wytwórnia Universal, w momencie, kiedy teraz w Stanach, w wielu, w wielu Stanach jest zalegalizowana marihuana. To teraz wycofują się z tych Stanów, gdzie marihuana została zalegalizowana i teraz otwierają swoje filie w krajach europejskich, m.in. w Polsce. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy właśnie nie, nie mogą promować marihuany, w momencie kiedy była nielegalna, promowali ją bardzo i artystów, którzy o niej śpiewają, i tak dalej, i tak dalej, to teraz, w momencie kiedy ją zalegalizowali, to oni tam właśnie swoje udziały wycofują, zmniejszają swoją działalność i przechodzą do krajów, gdzie nadal jest nielegalna, i teraz będą ją promować tutaj. I w momencie kiedy robią to oficjalnie jako Universal i nie wychodzi, to zakładają swoją tak jakby filię sublabel, który się nazywa inną nazwą, inną marką. I tylko kiedy się dobrze poszpera, to można zobaczyć, że to nadal jest Universal, tylko po prostu to jest taki oddział o innej nazwie. I oczywiście wydają muzykę ludzi, którzy bardzo promują palenie marihuany. Przykładowo, ja nic nie mam do marihuany, chodzi o promowanie nielegalnych aktywności wśród młodzieży. Robią to w konkretnym celu, oczywiście. Taką mieli politykę od zawsze, a ktoś, słysząc Universal, absolutnie by tego nie skojarzył z tego typu rzeczami. Także jest to muzyka e, w pewien sposób wykreowana, jakby jej przekaz i wizerunek. A te osoby, które mają coś więcej do powiedzenia, to nie tyle, że są uciszane, chociaż takie przypadki też były, tylko po prostu nie doświadczają zainteresowania ze strony mediów, ponieważ to nie jest lotny temat. To się im na nic nie przyda, i po prostu ludzie sami muszą do tego dotrzeć. A tak jak jeszcze zanim włączyliśmy kamery, mówiliśmy: ludzie nie lubią, nie chcą, boją się zadawać pytań, boją się wątpić, szukać głębiej. Ludzie chcą słuchać tego, co jest słuchane, słuchać tego, co słucha ich kolega, słuchać tego, że jak coś włączą przy znajomych, przy ludziach, to każdy powie: O, znam to. Nikt nie chce wyskoczyć z czymś i słuchajcie, co wczoraj znalazłem i nikt tego nie zna, bo się boi, że może ktoś powie, że a głupia, się nie podoba itd. i tak dalej. To poszło już na taki etap, że ludzie nie słuchają muzyki. Dlatego, że im się podoba rzeczywiście dany utwór, tylko dlatego, że ma dużo wyświetleń, dużo lajków. Jest to taka sama sytuacja jak z tymi maskami wśród artystów, że nikt nie chce przedstawić siebie takim, jakim jest, tylko chce przedstawić siebie takiego, jak ludzie od niego oczekują. I tak samo jest z muzyką. Ludzie wolą słuchać tego, co ma dużo wyświetleń, jest na karcie, na czasie, na YouTubie, niż tego, co tak naprawdę im się podoba. A, a niektórzy przy znajomych słuchają czego innego, a jak są sami ze sobą w domu, to słuchają czegoś innego. No, ale czy to nie jest, no właśnie, czy to nie jest sztuczne, sztuczna biorobotyzacja społeczeństwa? Aż tego to nie wiem. Aż tak, bo aż tak yy, bardzo nie wiem. Myślę, że to, to są jest pan... takie ograniczenie w potencjale myślowym. Dokładnie. O to chodzi. Dokładnie o to że, chodzi. Że, że, No wiesz, nie daje się, właśnie, nie zadaje się pytań, nie daje się możliwości zastanowienia, tylko daje się odpowiedź gotową i tak. to jeszcze głupkowatą. Dokładnie, do dokładnie tak. No człowiekowi. Jakby, no, taka jest teoria kontrolowania masami ludzkimi, że człowiekowi nie można dać za dużo, trzeba mu dać, nie można mu też dać za mało, bo się zbuntuje. Trzeba mu dać jakieś określone, w jakichś określonych widełkach coś, żeby ani się nie zbuntował, ani żeby nie oszalał z dobrobytu. Tak? Eee, także eee, myślę, że to są po prostu pewne programy robione przez pewnych ludzi, potem powielane przez innych. Ludzie sami jeszcze w to wpadają, sami się w to łapią, sami na sobie potem to robią, tak jak ja. Ja sam na sobie pewne rzeczy złe robiłem, wymuszałem sam na sobie e, i tak dalej. E, także nie wiem dokładnie co za tym stoi, ale głównym celem jest to, żeby po prostu ludzie coraz mniej myśleli, no wszystko do tego sprowadza. E, nauka jest tak zrobiona. E, nie, nie wiem jak do tego doszło, że są testy na przykład w szkołach. Cała medycyna jest oparta na tym, żeby Pacjent mało wiedział, żeby nie oczekiwał za dużo od lekarza, tak? Bo żeby lekarz mało wiedział, żeby na, nawet żeby lekarz mało wiedział, dokładnie. Także wszystko jest na tym zbudowane, żeby po prostu wszyscy mało wiedzieli. A my chyba wydaje mi się, że my w Polsce już tak geopolitycznie, to już wyjątkowo jesteśmy ograniczani przez wszystkie możliwe chyba siły od wielu, 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 wielu lat. Także na tym to polega po prostu, żeby człowiek jak najmniej samodzielnie myślał. A poza tym uważam, że ludzki mózg jest tak skonstruowany, ponieważ na samym początku jakby ewolucji naszej było to potrzebne, żeby kata, jakby wsadzać sobie rzeczy w dane szufladki, coś nazwać, skatago, skata, skatalogować. I przejść do następnego, czyli, dajmy na to, poznawaliśmy rośliny nowe, czyli jadalne, niejadalne. To przed tym zwierzęciem uciekać, na to można polować. I jakby na takim poziomie poznawczym to jest przydatna cecha, nazywanie właśnie rzeczy, wrzucanie sobie do ich poszczególnych szufladek i przechodzenie dalej. Ale w momencie, kiedy to już wszystko jest zrobione, kiedy zagłębiamy się dalej, to nie można tak podchodzić do rzeczywistości, czyli w lewo, w prawo, czarne, białe. Jest jakby cała paleta barw, cały spektrum szarości. Nazwanie rzeczy jedną konkretną nazwą bardzo często to jest za mało, żeby coś określić. Nie da się wszystkiego napisać definicji, ustalić i w momencie, kiedy właśnie ludzie, ci, którzy chcą, zagłębiają się dalej, to zaczynają widzieć te różne rzeczy. Ale w momencie, kiedy podchodzimy do tego na takiej zasadzie okej, okay, nie okej, okay, lewo, w prawo, w białe, czarne, to wtedy tracimy bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, a tak ludzie właśnie dzisiaj podchodzą do rzeczywistości. Jak twoim zdaniem wyrwać się z tego kołowrotka, tego kołowrotka, który jest w zasadzie do niczego nie prowadzi, to jest tylko, który się kręci cały czas po równi pochyłej. Tak? Uważam, że najważniejszą rzeczą, co to, to ostatnimi czasy jakby siedzi mi w głowie, do czego chciałbym ludzi namawiać, to jest po prostu najzwyczajniejsze wątpienie, po prostu wątp. Eee porzucić jakieś takie dogmaty niezależnie... Albo sprawdzaj, tak. Albo sprawdzaj, tak. tak. Niezależnie jakie dogmaty, jakieś takie racje, takie prawdy objawione, stuprocentowe, że jest dokładnie tak, bo ktoś tak powiedział, jakiś pan w ładnym garniturze albo jakiś pan z brodą naukowiec, coś takiego. Po prostu wątp, sprawdzaj to na swój rozum, na swoje pojmowanie, swoje rozumowanie, opisuj to swoimi słowami. Jeżeli ktoś mówi trudno i nie do końca to rozumiesz, to dowiedz się, co znaczy poszczególne słowo, i przerób to jakby na swój język, żeby sobie to powiedzieć, bo tyle, ile ja razy łapałem się za głowę i to, co wierzyłem na 100%, że tak jest, jakby zawsze tą odpowiedzialność, jak zwątpiłem w daną, nie wiem, instytucję, jednostkę, organizację, cokolwiek, to tę odpowiedzialność przerzucałem dalej. Czyli jak kiedyś zwątpiłem za, jeszcze za dziecka, w religię, siedziałem w kościele z mamą, nie wiem, w jakichś tam latach podstawówkowych, patrzyłem się dookoła i ci wszyscy ludzie jak zaprogramowani, jakby przechodzą tą mszę, a ja siedziałem, mówię, co ja tu robię? Czemu w ogóle to tak jest? Czemu oni to wszystko jakby odprawiają, przechodzą zapatrzeni w ten ołtarz? Czemu to tak wygląda? I się, się czułem jak, nie wiem, jakby tam, albo jakby to wszystko do mnie nie pasowało, albo ja tam. I przerzuciłem tą odpowiedzialność jakby za prawdę na naukę. I wtedy stwierdziłem, ok, naukowcy to wiedzą wszystko, ten cały świat ezoteryczny, duchowy, to jest tam lipa, to tam se każdy może gadać, naukowy. No i potem też bardzo długo w tym żyłem. Potem jak zacząłem widzieć w tym naukowym, co się dzieje. To mówię, no nie, to przerzuciłem, nie wiem, na, na jakieś inne rzeczy, tak? Potem tam, że medycyna to już na pewno, że wiadomo, że są jacyś źli ludzie, którzy starają się to wykorzystać, wiadomo, wiadomo, ale w głównej mierze, no to im chodzi o to, żeby człowieka uleczyć, tak? Żeby miał dobrze, potem zobaczyłem, co się tam dzieje, tak? I zawsze tą odpowiedzialność przerzucałem, aż w końcu w którymś momencie stwierdziłem, że ta odpowiedzialność musi ciążyć na mnie, że ja muszę mieć jakiś dany światopogląd, za który ja odpowiadam własnym słowem, i ja tak jakby mam swoją własną wizję, a nie że ktoś mi powiedział, to tak jest czy coś, bo jeżeli ja czegoś nie dotknąłem, ja czegoś nie zbadałem, ja w coś naprawdę nawet nie, że wierzę, czegoś nie wiem, to, to nie mogę jakby na kimś się opierać. I ludzie właśnie takich autorytetów sobie szukają. Myślę, że to jest spowodowane już od samego początku, od, od nie wiem, sumerów i tak dalej że właśnie człowiek był zawsze postawiony w takiej bardziej roli niewolnika, który słuchał kogoś starszego, mądrzejszego, który zawsze mu właśnie przekazywał jak to jest i ludzie nie sami badali świat, tylko się od kogoś dowiadywali jaki jest ten świat i zawsze byliśmy w takiej roli. I myślę, to jest właśnie taki pan i sługa i ludzie mają taki program sługi, że zawsze muszą patrzeć w górę na jakiegoś pana, który im coś powie i tam ewentualnie jak pan się odwróci, to sobie coś tam sami Pomyślą, czy sobie coś sami swoim językiem, jakby powiedzą, tak? Ale mamy taki program sługi, jako cała rasa ludzka, i zawsze chcemy to, jak nie ten pan, to okej, okay, czyli to ten ma rację, a nie ten, to ten pan ma rację. A tak naprawdę musimy rację odnaleźć w samym sobie, tak samo jak to szczęście. Nie możemy swojego szczęścia definiować tym, że ktoś powie, a, ale masz super, ja ci zazdroszczę. A no to, a no, czyli mam super. Tylko. Sami musimy wiedzieć, i nawet jeżeli wszyscy ci powiedzą, że o Boże, a ty masz źle, to, to nie znaczy, że ty masz źle, bo tak naprawdę to szczęście właśnie w samym Tobie i to ja. To cała ta moja droga. Tak, szczęście prowadzi... odczuwa się indywidualnie. Tak? Dokładnie tak. A, a teraz jest tak, że szczęście się odczuwa. Na przykład, ja znam wielu na przykład artystów jakby wschodzących, niezależnych, młodych. I oni wypuszczając swój własny kawałek do internetu, dowiadują się, czy ten kawałek jest dobry, po odbiorze. Ja na przykład, jak nagrywam kawałek, to w momencie, gdy go nagrywam, to wiem, czy to jest dobry kawałek, czy na przykład ten mi nie wyszedł i go usuwam, przykładowo, nie publikuję, tak? Mhm. A wiele ludzi, bardzo wiele, jest niepewnych tego, co robi i do, oni się dowiadują z internetu, po odbiorze, czy rzeczywiście ten kawałek jest dobry, czy, czy rzeczywiście jest zły, e, w ich odczuciu. Także właśnie ja też w pewnym momencie taki byłem, znaczy, na jakimś tam poziomie wiedziałem, że jest dobry, ale, ale tak właśnie, czy naprawdę to mi się udało, jakby, no, jakby do pewnego etapu miałem tą pewność siebie, ale czy to naprawdę jest dobre, czy a może mi się wydaje, a może to jest moja subiektywna opinia? To wszystko zależało od odbioru. A jakby teraz to wszystko się odgrywa we mnie, tylko i wyłącznie nie potrzebuję żadnych opinii. Ani te złe, ani te dobre nie mają jakby na mnie większego wpływu, ponieważ właśnie tą prawdę staram się odnaleźć w sobie. Jeżeli na jakiś temat nie jestem w stanie odnaleźć tej prawdy, to po prostu mówię, nie wiem, nie znam się, nie umiem. Też się tego bałem. I tak samo jest ze szczęściem i ze wszystkim innym. Także nie można po prostu upatrywać jakichś autorytetów i szukać w nich oparcia. Tylko trzeba wszystko przekładać na swój własny rozum i to, co podpowiada intuicja, jakby taki ten głos wewnętrzny, serce, po prostu. A uważasz, że nie wiem, w dzisiejszych czasach y, łatwiej jest dotrzeć do, do innych osób, chociażby właśnie za pomocą, za pomocą takiej twórczości raperskiej i, i publikując to bezpośrednio na YouTube? Oczywiście, tak? że jest łatwiej dotrzeć. Jest to teraz bardzo proste, tak naprawdę. Tylko zależy. Ostatnio słuchałem takiego amerykańskiego rapera, który prowadzi takie transmisje na żywo i mówi o właśnie bardzo wielu ciekawych tematach i bardzo wiele osób mu, bo ma wielkie zasięgi i bardzo wiele osób tam do niego pisze, że mam, nie wiem, 400, 500 followujących na Instagramie, że chciałbym mieć więcej i tak dalej. I on zaczął właśnie mówić do ludzi, że masz 400 czy 500 osób. Które cię śledzą na Instagramie. Wyobraź sobie, że jesteś dzieciakiem, wychodzisz na podwórko i mówisz, kto się ze mną bawi w chowanego i przebiega 500 dzieciaków. Miałbyś najlepszą grę w chowanego na świecie. A ty mówisz, że to jest mało, i że czujesz się jak szmata, bo ktoś ma milion, a ty masz 500 i pytasz się, mnie jakąś więcej, masz 500 osób, które cię śledzą. Dlatego, jakby tego ta perspektywa, ludzie sobie właśnie docierają do tych ludzi i są w stanie dotrzeć, tylko te jak się naoglądają tych swoich idoli, którzy mają wielkie liczby, to sami te swoje dewalu, dewaluują. Mm. Także y, możliwość dotarcia jest niesamowita, tylko że ta perspektywa jest teraz odwrócona, i po prostu ludzie, którzy docierają do 200 osób, twierdzą, że docierają do nikogo, bo ktoś ma tam ileś tysięcy czy set tysięcy. Także jeżeli ktoś chce dotrzeć, to jak najbardziej. Tylko, że właśnie nie można dać się oślepić temu, że słuszność ma ten, kto dociera do największej ilości osób. Przykładowo, bo dzisiaj tak jest niestety świat zbudowany, że rację ma ten, kto kogo więcej ludzi poprze. No bo jakby każdy właśnie szuka tej odpowiedzi nie w sobie, tylko w ludziach. I tego, kogo więcej osób poprze, to ten ma rację. Tak jest dzisiaj świat zbudowany. Tak, no, ale każdy. Każdy z tych wielkich kiedyś zaczynał od małych, tak? Od małych kroków. Każdy kiedyś był na początku drogi. Tak. Tych każdy był... każdy jeden, jeden z nich i, i oni też mieli po, po 500 najpierw followersów. Oczywiście, jasne. Tylko, że jakby ta perspektywa, ta skala się jakby ciągle przesuwa, bo coraz te największe gwiazdy są coraz większe, a te, co kiedyś były małe, teraz są średnie. Także, ten jakby próg wejścia jest coraz wyższy i będzie coraz wyższy. Dlatego w pewnym momencie hmm, będzie prawie niemożliwe. Jakby dotarcie do jakichś... Jeszcze jest to możliwe, ale w pewnym momencie ten próg wejścia będzie, tak samo jak na przykład kiedyś na Facebooku e, tylu ile się miało e, fanów na fanpage'u, to do tylu docierał post. Potem trzeba było zapłacić, żeby post już dotarł do wszystkich. Na Instagramie e, potem tego nie było. Teraz to wprowadzili na Instagramie, że jeżeli chcesz, żeby do Twoich własnych wszystkich followersów dotarło Twoje zdjęcie, to musisz zapłacić. Za jakiś czas będzie pewnie założenie konta płatne, i tak dalej, i tak dalej. Teraz na przykład 200 followersów jest mało, za jakiś czas 2000 czy 20 tysięcy to będzie mało. Oczywiście to tak naprawdę nie jest mało, ale ludziom jest mówione, że to jest mało, żeby się czuli mali, bo na tym wszystkim zależy, żeby ten, ci najmniejsi, ten sam dół, żeby się czuli jeszcze mniejsi. I tylko ci, którzy. Bo tak naprawdę czym można to osiągnąć? Głównie pieniędzmi. I tak jest ta gra stworzona cała, żeby władze mieli tylko ci, którzy mają te pieniądze. Dlatego wszystko, co można zdobyć tymi pieniędzmi, musi być gloryfikowane, ponieważ to jest ich największa moc. Pieniądze. Nie jakaś tam prawda i tak dalej, i tak dalej. Oni mają największą moc w pieniądzach, więc wszystko, co te pieniądze mogą zdobyć, musi być gloryfikowane i oto musi być gra. Tak to wygląda. No to jest bardzo mocny przekaz, powiem Ci. No to jest prawdziwy przekaz. To jest prawdziwy przekaz, no po prostu. No, pieniądz rządzi światem, to jest wiadome od, od dawna, ale to właśnie już tak się utarło jest to taką, takim już banałem, że teraz trzeba przerzucić jakby tą uwagę na to, co ten pieniądz może zdziałać. I już nie można gloryfikować pieniądza, tylko trzeba gloryfikować to, co ten pieniądz, e, może, z, co za ten pieniądz się zdobywa po prostu. I tak to wszystko ustawić, żeby no, żeby po prostu przerzucić tą wartość, nie na same pieniądze, tylko na to, co za pieniądze można zdobyć, po prostu, bo to już stało się za bardzo oczywiste. I tyle. I wszystko, co promuje rzeczy odwrotne. Jest po prostu pomijane. Też właśnie nie można kogoś uciszyć, bo jest taki syndrom zrobienia z kogoś ofiary i wyniesienia go na szczyt jako męczennika. Tak? Także tego też już nie można robić. Teraz trzeba po prostu, e, wystarczy, tak naprawdę, nie trzeba nic robić. Wystarczy nic nie robić. I wtedy ktoś jakby ma dużo mniejsze zasięgi, trafia do dużo, liczby, dużo mniejszej liczby odbiorców, a wszyscy widzą to tak, że kto ma więcej, ten ma rację, i wystarczy po prostu przemilczeć dany temat, przecież tak jest z aferami w polityce i tak dalej, nikt ich nie rozwikuje nikt nie wychodzi nie kłamie, że jest inaczej, tylko wystarczy po prostu temat przemilczeć, nie podejmować go. Albo, tak, albo wystarczy stworzyć komisję jakąś tam sejmową, która tam pogmatwa no i wylansować kilka osób na To Dokładnie, na i oni nigdy w życiu nic nie rozwikłają, tak, najlepiej, żeby właśnie jak najwięcej teorii wysnuli, przeciwnych, przeróżnych i z tego, żeby potem nic nie wyszło, nagmatwać, nagmatwać, i tak to wygląda we wszystkim. Powiedz, jak ty widzisz życie młodych osób w Polsce w naszym kraju, bo nasz kraj jest taki troszeczkę specyficzny. Ja osobiście, chociażby po twoim przykładzie, widzę, że coraz więcej osób jednak otwiera oczy. Tak, tak. W ostatnim czasie to bardzo dużo. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy jakaś, nie wiem, zewnętrzna siła, zewnętrzna energia działa na ludzkie na ludzką świadomość, że ona jednak przekracza ten próg postrzegania tego, co jest w tradycyjnej telewizji i jednak zastanawia się, zaczyna zadawać pytania. Ale jak to wygląda z młodzieżą? Znaczy, na pewno się zgodzę co do tego, że coraz więcej osób otwiera oczy, też to zauważyłem. Też nie wiem czemu, ale to bardzo dobrze. A co do młodzieży ogólnie, no to właśnie każdy chce stworzyć... Znaczy, każdy, no nie, nie, bez takiego uogólnienia. Duża większość chce stworzyć po prostu taki swój fajny wizerunek, który jest jakby zainspirowany tym, co oglądają w internecie, co oglądają na YouTubie i tak dalej, i tak dalej, co przedstawiają i gloryfikują sobie popularne i każdy chce się dopasować do tego. Nikt, właśnie jest jakby ten cel, poczucie własnej wartości, to wszystko jest odebrane z środka. I gdzieś tam jest ta jakby wizja tego wszystkiego, do której trzeba jakby się dopasować. Także nikt nie szuka właśnie w sobie czego on chce tak naprawdę, co jemu sprawia przyjemność, co jest dla niego szczęściem, tylko to, co trzeba zrobić, żeby inni przyklasnęli. I jest to, wiadomo, zawsze tak było. Tylko teraz jest to w takim niesamowitym stopniu, że ludzie po prostu nie żyją dla siebie żyją dla swojego otoczenia, robią niesamowite naprawdę głupoty, krzywdę sobie robią, przeróżne rzeczy, tylko po to, żeby dostać poklask. Kiedyś było to jeszcze ograniczane jakąś taką granicą wstydu, było coś takiego jak jakiś wstyd, obciach, złą opinię, że sobie ktoś wyrobi. Teraz można naprawdę robić wszystko, aby tylko był poklask, niezależnie czy to jest poklask na zasadzie: Wow, zaimponowałeś mi, czy to jest poklask: Ha, 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 klaunie, rób to dalej, bo jest śmiesznie. Już nawet ludzi to nie interesuje. Aby był po prostu poklask, aby było zainteresowanie, popularność wszystko jest robione dla atencji. Po prostu. A ta atencja to, jest, to są kliknięcia to są wyświetlenia w internecie. Już bardzo duże grono osób więcej czasu spędza z twarzą w telefonie niż w prawdziwym życiu. Tak. Znam pary, które siedzą razem w domu, jedno i drugie wpatrzone w telefon i w tym samym czasie, znaczy w tym czasie, co siedzą razem ze sobą, klikają sobie pod zdjęciami na Instagramie lajki. Mhm. Jestem, absolutnie nie jestem w stanie tego zrozumieć. Siedzą razem na jednej kanapie i w tym czasie komentują sobie na Facebooku zdjęcia czy posty. W telefonie. Więcej czasu ludzie żyją w tym świecie, ponieważ właśnie w tym świecie mają większą możliwość kreacji. E, mają te swoje kompleksy, wady i tak dalej, tylko, że podejrzewam, że tak jak ja, wypierają je, że po pewnym czasie nawet nie zdają sobie sprawy, czemu pewne rzeczy robią, co chcą tak naprawdę ukryć e, i że tak naprawdę mają problem, że to nie powinno być tak. I, i tak bardzo są jakby w tym świecie wykreowanym Zapętlone, że po pewnym czasie bardzo ciężko z tego wyjść. Ja podejrzewam, że gdybym nie mógł sobie pozwolić na chwilę oddechu i na przemyślenie paru spraw, tylko jakbym musiał ciągle jak chomik w tym kołowrotku biec, to bardzo możliwe, że nigdy bym nie doszedł do pewnych wniosków i się nie obudził. E, jakby zawsze troszeczkę byłem skierowany w stronę alternatywną od małego, tak jak mówiłem, jakieś takie sytuacje w kościele, czy rzuciłem szkołę na przykład w liceum, zanim zdałem maturę. E, jak miałem 17 lat, wynająłem swoje mieszkanie i zacząłem żyć na własną rękę, wyprowadziłem się od mamy. E, jakby zawsze byłem taki trochę alternatywny, ale doszedłem do właśnie jakiegoś płytkiego poziomu, powiedziałem, ok, jestem najmądrzejszy, wszystko już wiem i, i poszedłem w to. I gdybym w pewnym momencie nie mógł się z tego wycofać na jakiś czas i sobie przemyśleć, to bardzo prawdopodobne, że, że już bym w to szedł cały czas i nigdy bym z tego nie wyszedł. A to jest naprawdę droga donikąd. Określanie samego siebie poprzez osiągnięcia, poprzez pieniądze. Jest to cały czas wewnętrzne samego siebie degradowanie w środku, oddalanie się od rzeczywistego świata, od swojego rzeczywistego siebie, szczęścia. Od, y, od, y, od wszystkiego tak naprawdę. Y, jest to życie po prostu dla innych, którzy też żyją dla innych, pokaż, którzy też właśnie. żyją dla innych, którzy też żyją dla innych i gdzieś jest ta pewnie mała grupka osób, która to wszystko wymyśla, te trendy, mody i tym wszystkim steruje, więc jest to życie dla systemu. Jakby to nie nazwać czy politycznego, czy systemu, co jest dzisiaj na topie, na czasie każdego programu, systemu, nie dla samych ludzi. Bo miało boleć Może powstałem, bo miałem polec Skoro na starcie poznałem koniec To na otwarcie ostatni moment Ciągle tu walczę w wojnie o rozejm Znowu się martwię moim spokojem To przez przypadek jest moim wyborem Bowiem odważnie ciągle się boję Poznałem prawdę, oszukać może Odkąd złapałem, po co czymś gonię Problemy stare w nowej odsłonie To miał mnie zabić, może już odejść Dobry przyjaciel się okazał wrogiem Kochasz te damę, to wczoraj był pionek Odkąd kabaret się kończy horrorem To oddany palec zabiorą z tułowiem Dobrze jak w planie są niewiadome To jak za karę do ma dobre sobie. Oczekuj jak tworzysz, Do to nie To jest tak jasne, że to jest że biorą Czy ty nadal tworzysz muzykę, nadal ją prezentujesz? Ja, tak, i tworzę i prezentuję. Teraz tworzę nawet dużo więcej muzyki niż kiedyś tworzyłem, bo tak jak mówiłem kiedyś większość mojej energii szła na, na cieszenie się z moich sukcesów, niż na rzeczywiste tworzenie. A teraz jakby wszystkie zbędne rzeczy odrzuciłem i teraz tworzę muzykę najbardziej, jakby najbardziej aktywnie w swoim dotychczasowym czasie. Kiedyś potrzebowałem alkoholu, narkotyków, żeby tworzyć. Uważałem, że na trzeźwo nie potrafię nic zrobić. Teraz się okazało, że dopiero teraz potrafię coś zrobić. Jak mam trzeźwy umysł i publikuję ją, są bardzo pozytywne opinie. Tylko, że jest oczywiście zasięgi są dużo mniejsze, liczby mniejsze. Kiedyś publikowałem ją z wielkiego kanału jednej z czołowych, aktualnie wytwórni. Teraz puszczam ze swojego i są mniejsze zasięgi. Aczkolwiek jakby mam takie swoje grono fanów, całkiem spore, które cały czas jakby przy mnie jest i czekają na kolejne rzeczy. Tylko, że jakby skala jest dużo mniejsza. tak. Ale, jakby biorę to na klatę i ja totalnie się z tym zgadzam. Wolę mieć mniejsze grono, ale ludzi, którzy jakby widzą to dokładnie, e, co ja chcę przekazać i czują to, niż tak jak wtedy miałem po prostu bardzo dużo e, nie wiem, wyświetleń i, i tak dalej. Tylko, że to były osoby z przypadku, które to słuchały, bo ktoś tego słucha, które tak naprawdę podchodziły po zdjęciu, po koncercie do mnie, znając jeden mój kawałek. E, też widziałem bardzo wiele różnych sytuacji, jak ludzie sobie robią zdjęcie z jakimiś tam idolami na koncertach teoretycznie i robią sobie to zdjęcie, mimo że nie słuchają ich muzyki, ale tylko dlatego, że on jest popularny, fajnie mieć z nim zdjęcia, tak naprawdę do, nie wiedzą do, do końca kto to jest, co on mówi w swoich muzyce, ale wiedzą, że jak zrobią sobie z nim zdjęcie, wrzucą na Instagram, to będzie dużo polubień, dlatego sobie robią, przykładowo. Są takie sytuacje. Eee, także ja wolę mieć to swoje okrojone grono, e, mieć mniej tych wyświetleń, e, mniej na tym zarabiać, ale być taki, jak ja chcę. I trafiać do ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, i to wszystko zostawić tym innym. Ale to właśnie to, co chcę zrobić, to jakby więcej mówić o tym właśnie teoretycznie przebudzeniu, tak, żeby po prostu ludzie zaczęli wątpić i szukać w samym sobie szczęścia, prawdy, jakiejś drogi, tylko tak naprawdę w samym sobie. No dobrze, co byś powiedział na koniec do młodych ludzi, do osób takich jak ty, które zaczynają jakoś. Swoje dorosłe życie i. i no, nie wiem, czy warto jest przestrzegać osoby, żeby nie popełniały błędów takich jak ty? Nie, nie warto, bo każdy ma prawo popełniać swoje błędy. Oczywiście. Każdy ma prawo też odpo ponosić odpowiedzialność za to. Trzeba się uczyć na tych błędach. Tak? Trzeba się uczyć na tych błędach i słuchać swojego takiego naprawdę wewnętrznego głosu. Jedyne, co tak mogę powiedzieć, to żeby nie bać się powiedzieć, że coś mi się nie podoba, mimo że wszystkim się podoba. Żeby nie bać się być sobą. Wątpić w coś. Jeżeli czujesz, że coś nie, wiem, nie współgra z tym, co myślisz, że masz jakieś wątpliwości, to idź w to. To, że wszyscy mówią, że tak jest, to wcale nie znaczy, że tak jest. Słuchać takiej... Swoje, polegać na swojej intuicji, na swoim wewnętrznym głosie. Ja, ja bardzo często mam intuicję, jakąś takie przeczucie, że coś powinienem zrobić lub nie zrobić, i zawsze, jak się tego posłucham, to zawsze jest ok. A jak w 90% przypadków, jak się tego nie posłucham i zrobię nie, no przecież nie może tak być, to zazwyczaj na tym źle wychodzę. Także słuchać tego swojego wewnętrznego głosu, tego swojego takiego w pierwszej sekundzie, co się o czymś pomyśli, a nie jak potem wejdzie cała świadomość, analityczne myślenie takie, e, e, stłumienie tych emocji i na spokojnie następnego dnia, to wtedy właśnie no, zazwyczaj się dochodzi do złych wniosków. To jest jakby do innych rzeczy. To nie jest do decyzji. To jest e, jakby do innych, do innych czynności jest nam taki analityczny zmysł potrzebny. Nie do podejmowania decyzji. się podejmować po prostu sercem, na świecie. I słuchać się no, samego siebie, zajrzeć w głąb siebie, dowiedzieć się, jakim się jest naprawdę. Nie bać się, właśnie, powiedzieć, że mam wady, mam kompleksy, tak, nie umiem czegoś, tak, tutaj spieprzyłem, tu nie wiem, coś tam mi nie wyszło. I tylko wtedy, jeżeli się uświadomi, właśnie, samego siebie o tych swoich wadach, błędach i tak dalej, to wtedy można z nich wyciągać prawdziwe lekcje. Bo jak się to zakrywać. Te kompleksy kolejnymi rzeczami, no tak, można z tego lekcji wyciągnąć. Ja właśnie tak robiłem i tych lekcji nie wyciągałem. Popełniałem te błędy, popełniałem, zakrywałem je kolejnymi sukcesami, popełniałem kolejne błędy, no to trzeba znowu coś osiągnąć. To znowu coś tam mi się nie udało, to znowu trzeba coś osiągnąć i tak to wyglądało taka, taka sinusoida. Także po prostu trzeba sobie uświadomić, takie mam zalety, takie mam wady. Jeżeli ktoś ode mnie czegoś oczekuje, a ja tego nie umiem, trudno, niech oczekuje od kogoś innego. Jeżeli ludzie boją się dużych zmian, ktoś jest ich przyjacielem, boją się mu powiedzieć, na przykład uświadomią sobie coś na temat tej relacji i boją się, nie wiem, stąd, o Boże, bo się obrazi, bo stracę przyjaciela, albo widzą, że w pracy są wykorzystywani, ale no, okej, okay, dobra, nic nie będę mówił, zacisnę zęby. Nie można się bać po prostu dużych decyzji. Ja zerwałem dwa kontrakty. W jednym nawet była kara finansowa przewidziana. Wielu, wielu znajomych się pozbyłem, przyjaciół, znajomości z branży, które byłyby dla mnie bardzo intratne i tak dalej. Bardzo się tego bałem. Bardzo długo się zbierałem do tych decyzji. Na samym początku ciężko mi było się przyzwyczaić, przestawić, ale finalnie jestem. W tym momencie teraz, którym jestem, jestem najbardziej szczęśliwy w dotychczas w swoim życiu i niczego bym nie zmienił i chociaż było trudno, to było warto i nie można się bać, być sobą, po prostu nie można się bać, być sobą i trzeba wątpić w to, co się słyszy, widzi tyle. Super, Łukasz, no dzięki Ci w takim razie za rozmowę. To w... z jednej strony, wiesz, to jest tragiczne, że świat zwariował, ale z drugiej strony fantastyczne, że są takie jaskółki jak Ty, które pokazują, że da się jeszcze to wszystko odwrócić. Dziękuję bardzo. U mnie to się stało tak mimowolnie, jakby nie pracowałem jakoś nad tym super. To jest właśnie też, to jest kwestia tej intuicji, że właśnie zacząłem się kierować tą intuicją i ona mnie poprowadziła właśnie w tę stronę. Jak zacząłem słuchać tego głosu wewnętrznego, to nagle się znalazłem jakby w tym stanie umysłu, tak? No mam nadzieję, że jakby tyle, ile mogę, to się przyczynię do tego, że może ktoś właśnie zacznie wątpić i tak dalej. Wiadomo, że w to, co ja mówię, też trzeba wątpić. Także no, mam nadzieję, że coraz więcej osób zacznie po prostu patrzeć na oczy, być sobą, słuchać siebie i przestać się dawać, kierować jak owieczki tak na rzeź. Super. Gratuluję ci w takim razie poziomu zrozumienia, poziomu świadomości i syna przede wszystkim. Tak? To jest to jest ta moc, która drzewi tak, tak. w człowieku. Dzięki ci wielkie za Dziękuję rozmowę. Bardzo. Dziękujemy Państwu. Do widzenia. Do widzenia. Poczuć, dotąd zobaczyć ci mieć Bo inaczej nie uwierzę Rozmiar, nogi, zapachy i dźwięki Bo inaczej nie uwierzę Po nią, okiem, mi serce Bo inaczej nie uwierzę Co to, po co, kto płaci i gdzie Bo inaczej nie uwierzę